Cześć. Dziś mam kolejny chiński wynalazek, czyli adapter z pamięci DIMM na laptopowe SODIMM. Platforma testową to procesor Intela trzeciej generacji i5-3330S oraz płyta główna Gigabyte GA-H61M DS2 DVI. Przetestuję pamięci o taktowaniu 667 MHz i 800 MHz. Zaczynając test, zastanawiałem się, jak zwiększenie długości ścieżek wpłynie na wydajność. W końcu ścieżki na płycie głównej nie lecą sobie byle jak, a są prowadzone z uwzględnieniem opóźnień i wzajemnych pojemności. Te wszystkie szlaczki to nie dzieło szalonego inżyniera, a wynik testów i obliczeń. Ciekawe, jak chiński adapter na to wpłynie? Przekonajmy się! Na początek test w programie PC Mark 08. Jest to narzędzie służące do testowania wydajności komputerów, laptopów i tabletów. Możemy testować komputer pod różnym obciążeniem, symulując codzienne użycie komputera do przeglądania stron www, oglądania filmów, edycji multimediów lub uruchamiania nowoczesnych i bardzo wymagających gier. Jak widzimy, wyniki testów różnią się nieznacznie w zależności od taktowania. Wynika z tego, że jednak przepłaciliśmy, kupując szybsze pamięci? Kolejny test to PassMark Performance Test. Jest to narzędzie, które pozwala na testowanie wydajności kluczowych komponentów komputera. Program oferuje zestaw benchmarków, które pozwalają na dokładne testowanie takich podzespołów jak procesor, pamięć RAM, karta graficzna czy dysk twardy. Patrząc na wyniki testów pamięci, wyraźnie widać, że szybsze pamięci uzyskały więcej punktów. I już na koniec test w programie AIDA64. AIDA64 w teście Memory Read mierzy maksymalną przepustowość transferu danych pomiędzy pamięcią systemową a procesorem. Pomaga ocenić, jak dobrze procesor radzi sobie z odczytem danych z pamięci RAM, co ma wpływ na ogólną wydajność komputera. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych testów? Wydajność różnych modułów pamięci jest zróżnicowana w zależności od taktowania. W teście PC Mark 08 różnice są stosunkowo niewielkie, ale wyższe taktowanie przeważnie przekłada się na lepsze wyniki. W teście PassMark również wyższe taktowanie przynosi korzyści, choć nie jest to tak wyraźne jak w przypadku PC Mark. Największa różnica występuje w teście AIDA64 Memory Read. Wyższe taktowanie znacznie poprawia przepustowość odczytu z pamięci RAM. Podsumowując, wyższe taktowanie pamięci RAM przekłada się na lepszą wydajność, szczególnie w operacjach odczytu danych. Warto zatem wybierać moduły o jak najwyższym taktowaniu, jeśli zależy nam na osiągnięciu najlepszych wyników. Widać także, że moduły pamięci SODIMM odstają wydajnościowo. W żadnym teście nie zbliżają się nawet do najlepszych rezultatów, jakie osiągnęły pamięci DIMM. Być może jest to wina chińskich adapterów pamięci. W końcu dodatkowe centymetry ścieżek nie są bez znaczenia. Jednocześnie nie miałem żadnych problemów podczas używania tych adapterów. Komputer cały czas był stabilny, a różnice w benchmarkach nie są aż tak znaczące. Można zatem w sytuacji awaryjnej użyć tego chińskiego wynalazku, nie tracąc aż tak dużo na wydajności. Dziękuję za oglądanie odcinka, zapraszam na kolejne filmy na kanale.